W czwartek funkcjonariusze Straży Miejskiej i policjanci przeprowadzili na terenie miasta bardzo potrzebną w Prudniku akcję prewencyjną. Krystian Szaman, jestem starszym inspektorem Straży Miejskiej w Prudniku. W dzisiejszym dniu wraz z policją przeprowadzamy akcję pod nazwą Niechroniony Uczestnik Ruchu, czyli przypominamy rowerzystom o ich obowiązkach, ponieważ często spotykamy się z zarzutami ze strony pieszych, że zostają traktowani przez rowerzystów jak osoby niechciane na chodniku, mimo że chodnik ma być dla pieszych, a nie dla rowerzystów. Dlatego w dniu dzisiejszym szczególną uwagę będziemy zwracać na rowerzystów, którzy poruszają się po chodnikach, jak również jeżdżą po przejściach dla pieszych. Chciałbym dodać, że w przepisach ruchu drogowego w artykule 33 jest powiedziane jasno, kiedy kierowca roweru może korzystać z chodnika. Praktycznie na terenie miasta Prudnika, oprócz wyznaczonych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, nie możemy jeździć po chodnikach, ponieważ w przepisach jest powiedziane, że można korzystać rowerem z chodnika w momencie, kiedy prędkość na drodze jest dopuszczona powyżej 50 km na godzinę, natomiast szerokość chodnika jest większa niż 2 metry. W Prudniku, jak wiadomo, to jest teren zabudowany, tutaj obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę, więc każdy rowerzysta musi korzystać z jezdni. W dniu dzisiejszym nastawiamy się na prewencję typową i przypominamy rowerzystom o ich obowiązkach i zasadach poruszania się, jednakże w kodeksie wykroczeń kary za jazdę rowerem po chodniku, jak również inne wykroczenia są zagrożone karami pieniężnymi od 50 zł do 250. To pierwsza, ale nie ostatnia taka akcja w Prudniku. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą ją powtarzali. Dziś kończyło się na pouczeniu, ale w przyszłości może być inaczej.